Natomiast tutaj tak. Nawet są miejsca, gdzie pisze gorąca woda, jakieś takie punkciki. I tam można po prostu nabrać gorącej wody do termosu, żeby zasilać swoje yerba mate i pić dalej. Jednak wybieram łajuzę. Bo łajuza ma dobry smak, bo łajuza mnie nie speeduje, daje mi lepszą efektywność, koncentrację i fajne sny. Link znajdziesz w opisie. W Montevideo w ogóle jest cała masa budynków niezamieszkałych, zaniedbanych, porzuconych, znaczy na pewno jest właściciel, do wynajęcia na sprzedaż. Jest to, chyba nigdzie nie widziałem aż tak ogromnej ilości. Jest to jakby miasto gotowe do zasiedlenia przez nowych ludzi. Bo tak to zazwyczaj się dzieje, że jeśli jest nadmiar pustego miejsca, to jest tylko kwestia czasu, jak to się zapełni. Pamiętam Berlin w 2012, jak tam byłem. Dwupokojowe mieszkanie 350 euro, wynajem miesięczny plus jakieś opłaty 50 euro. Teraz myślę, że około 1000 euro to by kosztowało. Jest deficyt już mieszkań, to się wszystko pozapełnia tutaj. Tak samo jak Buenos Aires się zmienia. Buenos Aires przypomina mi trochę też Berlin, jakiś rok 2000 czy coś takiego, bo już teraz szybciej się dzieją te zmiany. Witam, jestem w takim bazarze niedzielnym w Montevideo, przejdziemy się, jest dość ciasno. To nie jest moja domena poruszać się w wielce zatłoczonych miejscach, bo włącza mi się zazwyczaj od razu, żeby się kompletnie z tego. Buenos días. Buenos días. Lo veo. Cerveza artesanal. No tomo. Es que lo hago ver a mis amigos. Gracias. Este bazar po prostu ze wszystkim. Kompletnie ze wszystkim. Może brakuje złota, srebra i diamentów. Jak ktoś by się pytał o ceny, to 45 to jest 4,50. Banany kilo 6,50. 1/4 kilograma truskawek 7,50. No, tu jest tak mniej więcej 32 zł kilo arbuza. To jest więc tak 20-50% drożej niż w Argentynie. No, tam są jakieś ciekawe rzeczy i mniej ludzi. Ciasta. Así hago ver a mis amigos, porque es como nuestro mundo para ellos. Gracias. No, proszę. Przyprawy. Znamy sprawy. Szachy. Tymi... Sí, es que con esas... Lo que pierde puede matar otro. Okay. Con esas. Son de loca. No. Es un arma. Tego. A tu oni mają takie suszone na przykład. To są, w ogóle oni mają prażone kukurydze. W Ekwadorze też. Jest dość popularne o różnych smakach i tak dalej. Jest tu Palo Santo. Palo Santo też w ofercie Amazona. Es que Palo Santo crece en Uruguay, no. Perú, Ecuador. Exactamente. Porque yo vendo en Polonia el Palo Santo de Ecuador. Sí, sí, sí. Vendo guayusa. ¿Conoces guayusa? ¿Conoces guayusa? También es de ahí, ¿no? No, y tutaj wyjaśniałem mu, czym jest guayusa, jakie ma działanie, kto to kupuje i tak dalej, i tak dalej.
Gracias, sí, hermano. Sí, sí. Buenísimo. Buen viaje. Gracias. Ale takie niteczkowe rzeczy. Jakieś dziwne. A proszę, a to jest takie rzeczy ze sztućców robione, jak widać różne. Wszystko robione ze sztućców. Niektórzy to taką mają obsesję, nie filmuj, jakby po prostu, jak mają te takie jakieś swoje rękodzieło, jakby nie wiem, mieli Coca-Colę i można było to skopiować, jakby ciężko to zrozumieć. No i to by było na tyle teraz. Jest okej. Americano. No, soy de Polonia. De Polonia. Hoy sí. Yo soy de Rocha. ¿De dónde? De la Pedrera. ¿Dónde me, está? Me saca una fotito acá con mi puesto. Ay, ay, ay. To właśnie jest jeden z bezdomnych. Ja się zmywam przy okazji. Siempre con el mate. Ah, sí. Siempre, sí. Es como adicción total. Sí, sí, total. Que veo la gente que se porta como un cajetón para eso. También. Es como... Pero es el útero de la tierra. El útero de la tierra, sí, bueno. Bueno, en mi caso, de mañana. Ajá. Solo a la mañana. Ah, para el desierto. Y ya estaba pensando y... ahora en un vino tinto. Ya estaba hablando. Okay. Por lo menos. Pero a esta hora, claro, a lo primero sí, siempre. Antes tomé un té. Está con el amigo de dónde temprano es. Y ahora compartimos. El máster. ¿De dónde es usted? Hola, Fernando. ¿Yo? De Polonia. Polonia. Yo tengo una abuela de allá. Gracias. Que pase bien. No i tutaj ja się go zapytałem, że zawsze z yerba mate jest, że to jest jak religia, obsesja, a on mówi tak, że to jest po prostu jak macica ziemi. Dla nich yerba mate, zaczyna zawsze dzień z yerba mate, ale mówi, że już o tej porze, jak teraz tam była, to już myśli, żeby jakieś wino wypić. Drugi powiedział, że zapytaj się skąd jestem, jak się dowiedzieli, że z Polski, to drugi powiedział, że ma też, jego babcia była z Polski, to był Urugwaj, kraj emigrantów. Kurczę, to jest chyba największy uliczny bazar poza Bombajem, na którym byłem. Nie wiem, na ile to przestrzeń się rozciąga. Można kupić po prostu wszystko, od pół śmiecia, no nie, diamentów nie widziałem. Jakieś antyki lepsze były, po prostu można się zagubić, kompletnie można się zagubić w tym, co tu jest. Tylko Bombaj to przebija, tam jest to codziennie, tutaj tylko w niedzielę. Dawno takiego samochodu nie widziałem na drodze. Dla niewtajemniczonych jest to Łada. Poniedziałek, 16.03. I mam taki dylemat. Mogę zostać w Urugwaju. Montevideo raczej mało ciekawe, żeby tu zostać, bo to... Znaczy jest fajnie, ale to jakoś nie... No tak jakoś nie do końca. Mogę pojechać tam bardziej nad ocean. Są takie małe domki. Gdzieś tam w pobliżu plaży mógłbym być. No jest to jakaś opcja. Lub po prostu mogę wrócić do Buenos Aires. Odzyskać mój obraz i być w Buenos Aires. I która opcja to jest? Montevideo, plaża czy Buenos Aires?
No, no, mówcie ten plan z przemytem ludzi. Mówcie, mówcie, mówcie. Nie ma żadnego planu. Nie ma żadnego planu. Jesteśmy w Urugwaju. Ja mam bilet, ale nie wiadomo, czy mnie wpuszczą do Argentyny. Eliza i Kacper, nic nie wiadomo. Może będziemy się przeprawiać łódką, jak Syryjczycy. Tak, z rybakiem. Także będzie ciekawie. Relacje będę zdawać na bieżąco, co się dzieje. Jest plan, więc damy radę. Tak. Jak nie, to do Brazylii, tak, Przemek? No. Jest kilka opcji, jest kilka jak opcji. Jak nie, to pontonem przez ocean do Europy. Ale po drodze do Afryki. Nie, no to już jakiś tym. Kupimy jacht. O, koniecznie, ale koniecznie ten, słuchaj, z Punta del Este, tam są takie jachty miliarderów. Musimy kupić ten jacht. A nie, no to też jest opcja, pojechać do mariny, powiedzieć, gdzie płyniecie i zabrać się z nimi. Okay, co stąd? Tak jak ja przez Atlantyk się przepłynąłem, nie? To już masz doświadczenie. No. Rzyga się pierwszą noc. No, no. Ja jestem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Znaczy Eliza bez problemu powinna być. Nie za bardzo wiadomo jak będzie z Kacprem. Tutaj nie było żadnych problemów. Oni po prostu zobaczyli, że były wjazdy wcześniej. Nie wiem w sumie w jaki sposób. Nie będę tłumaczyć o co tam chodzi. Ale to przeszło, także super, nigdy nie należy wierzyć ludziom, jak mówią, że coś, a nie pokazują dokumentów, że tak jest jakiś oficjalny, tak jak to było tam. Także cieszę się, bo wolę być w Buenos Aires, co by tam w ogóle się nie działo, to czułem, że to ma być jednak Buenos Aires.